Bieg o złoty medal drużynowych mistrzostw świata na 2013 rok. Simon Czerwony, w białym Iwanow, niebieskim Zorn i w żółtym Kołtakow. Świetny start Iwanowa. Dobrze także Zorn. Iwanow jest pierwszy, Kołtakow trzeci. Zorn na drugiej pozycji. Zorn atakuje teraz Iwanowa. Wyjdzie na pierwszą pozycję, jednak nie. Bardzo blisko siebie cała czwórka zawodników. Kołtakow atakuje Zorna. Ależ blisko teraz rozpoczynają to drugie okrążenie. Prowadzi cały czas kasku białym Daniel Iwanow. Iwanow, Zorn, za nim Kołtakow. Blisko Kołtakowa jest także Harald Simon. No można by ich nakryć parasolem. I jak teraz będzie? Na drugą pozycję wychodzi Harald Simon. Przepychanka pomiędzy Zornem i Kołtakowem. Taki wynik daje Austriakom mistrzostwo świata. Jeszcze walczy tam o ten jeden punkt Kołtakow. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Jeśli Simon przyjedzie drugi, a Kołtakow trzeci, Rosjanie będą jechali w dodatkowy wyścig z Austriakami. Teraz wykorzystuje moment zakapienia się Austriaków. Kołtakow, to walka do końca. Do końca jeszcze Zorn zdołał wyprzedzić Kołtakowa i będziemy mieli wyścig dodatkowy. A więc wiemy, że nic nie wiemy, jeśli chodzi o drużynowe mistrzostwa świata na lodzie w 2013 roku. Ależ niesamowite widowisko stworzyli nam reprezentanci Austrii i Rosji. Iwanow 3, Zorn 2, Kołtakow 1, Simon bez punktu, a przez moment przecież jechał na drugiej pozycji. 4-2 dla Rosjan. I obie drużyny mają w tej chwili po 55 punktów. Fantastyczny wyścig. Ja myślę, że jeśli ktokolwiek potrafi być iSpeedway, no to teraz te wątpliwości musiały się rozwiać. No ciekawy jestem, czy ktoś z Państwa policzył, ile razy zawodnicy w tym wyścigu tasowali się przez te 4 okrążenia. To trzeba by naprawdę, jak to mówią ludzie telewizji, na slow-mo, tak? Czyli na zwolnionym tempie policzyć po prostu te wszystkie mijanki właśnie.